Dzień dobry, witajcie. Witamy się z wami tacy niedospani, niewyraźni, a to dlatego, że jesteśmy na nogach od godziny 1:30. Wylądowaliśmy w Ciampino. Tak, jesteśmy na lotnisku. Ciao tutti, ciao Roma. Ciao Chrystusa. No, także teraz czekamy na nasze bagaże. Jest ze mną moja mama, jest też babcia i ciocia. Także zapowiada się, że będziemy mieli takie rodzinne zwiedzanie. Mąż też jest. Coś piszczy, pewnie taśma zaraz ruszy. No, męża nie muszę przestawać, przecież już go widać na ekranie. Że... Ale mieliśmy podróż bez siebie. Oddzieleń. Losowaniem miejsc w rajonerze. Trafiłem na super gościa, mieliśmy... Wiecie, są trzy rzędy, są takie trzyosobowe, nie? I mieliśmy tak... Kasia miała jednego miejsca, jednego ziutka, ja miałem jednego ziutka, więc się rozsiedliśmy, mieliśmy kupę miejsca, było wygodniej. Tak, to prawda. Trafiło nam się dobre losowanie, ale koniec tego dobrego, widzimy się jak już dojedziemy do miasta. My już zostawiliśmy bagaże w hotelu i patrzcie co mam. Typowe włoskie, powiedziałabym, śniadanie, czyli croissant z pistacjami. To musi być pyszne. I oczywiście do tego cappuccino, bo pamiętajcie, że innej kawy przed południem się nie pije. Także Andrzeju, a ty co masz? Napka z tuńczykiem. Ale smaczna, czy ta kasę? I wszystko było dosyć tanie, prawda? No. Za wszystkie nasze zakupki, czyli tutaj kawki i rogaliki zapłaciliśmy, słuchajcie, tylko 10 euro. Także spoko. Kolejki tutaj raczej dosyć długie, natomiast w sezonie, kiedy jest cieplej, jest to dużo gorzej, więc nie będziemy narzekać. Zaraz staniemy i odstoimy swoje, ale pięknie to wygląda. Jest w ogóle takie cudowne słońce. Zupełnie inny klimat, jak się stoi w słoneczku. Jak widzicie, jesteśmy w Bazylice Świętego Piotra. Wejście tutaj jest darmowe. Trzeba tylko odstać swoje w kolejce. Polecam wam luty, tak jak w naszym przypadku. Słuchajcie, może pół godziny staliśmy? Chyba jakoś tak. Pogoda jest bardzo przyjemna, zdjęliśmy kurtki. Jeżeli chodzi o samo wejście tutaj, no to musicie odbyć szczegółową kontrolę. Natomiast ludzie tak straszą w internecie, że trzeba bardzo uważać i ta kontrola długo trwa. Natomiast w praktyce panowie się aż tak nie przejmują tym, co widzą na ekranie. Jest tu przepięknie, co zaraz zobaczycie, także uważam, że jest to taka pozycja obowiązkowa, jeżeli już jesteście w Rzymie, tym bardziej, że tak jak mówię, jest to za darmo. Także na każdą kieszeń. Jak możecie zobaczyć na tych kadrach, które udało nam się złapać, dzisiaj tak naprawdę powiedziałabym, że dosyć swobodnie można było zwiedzać tą kaplicę. Nie ma jakichś tłumów w środku. Z takich ciekawostek, zwłaszcza dla mnie, jak ja tu byłam x lat temu, Jan Paweł II był pochowany w zupełnie innym miejscu, a teraz jak się od razu jak się wchodzi do bazyliki, to po prawej stronie jest kaplica z jego grobem, jest tam miejsce, żeby się pomodlić. Jeżeli chodzi o te właśnie miejsca, gdzie możemy skupić się na modlitwie, w tych miejscach nie można robić zdjęć, ale wszystko inne jak najbardziej można fotografować i filmować, oczywiście najlepiej bez użycia flesza, ale powiem wam, że wszystkie te sufity, malowidła, no to robi ogromne wrażenie, także jeżeli jesteście na miejscu, to wydaje mi się, że warto byłoby mimo wszystko odstać w tej kolejce, nawet gdyby ona byłaby dłuższa, żeby to po prostu zobaczyć, wiecie, chociaż tak raz odhaczyć z listy. Jesteśmy w Zamku Świętego Anioła i słuchajcie, trochę żeśmy się z Andrzejem zaskoczyli, bo jak byliśmy tu poprzednio, to byliśmy trochę młodsi i dla osób między 18 a 25 rokiem życia wejściówka kosztuje tylko 2 euro. Natomiast jak już się skończy, te 25 lat kosztuje 13 za muzeum i 19,5 chyba za muzeum i wystawę. Także trochę sporo. Ale byliśmy już tam, no i wiemy, że te widoki z góry są bardzo ładne, zaraz je zobaczycie, więc wiecie, no trzeba pokazać je babci i mamie. Lecimy. I są toalety. No i są toalety, nie trzeba za nie płacić, są w cenie biletu. Jesteśmy już prawie na samej górze. Za nami to takiego, Andrzejku? Sadzonki. To w ogóle jest najfajniejsza rzecz w całych Włoszech. Te takie drzewka sosny piwi są ekstra super i wyglądają. Takie wielgaśne drzewka bonsai są. To kozackie. Prawda. Są przepiękne. No i bosko wyglądają. Tutaj na tle tego mini parku przy zameczku. Naprawdę pięknie się to prezentuje. Powiem wam, że no sporo tak kasiorki w sumie to kosztuje, żeby tu tylko w zasadzie wejść. No ale widok jest ładny, no. Trzeba sobie odżałować, moi drodzy. Słuchajcie, byliśmy na jedzonku. Takim typowo włoskim. Była bruschetta, były pizzałki takie na cieniuteńkim cieście. Był makaron, guanciale, carbonara. Polecam. A teraz za mną. Pizza też była. Ja nie jadłem, więc to Kasia. Powiem wam, że była spoko, aczkolwiek pamiętam, że jedliśmy już tutaj kiedyś lepszą. No ale to dlatego jesteśmy nastawieni na co innego. Ale była smaczna, żeby nie było. Miała dużo sera, cienkie ciasto, była bardzo dobra. A za nami taki typowy turystyczny element, czyli schody hiszpańskie. No, chyba za bardzo to tu pokazywać, bo to bardzo ładne schody. Planujemy wdrapać się tam na górę. Pytałam męża, co kupi mi w luksusowym sklepie i powiedział, że może zapytać, czy mają torby papierowe. Na szczęście mąż jest montażystą. No, nie wycinaj tego, nie ma na to mojej zgody. Jest tu bardzo dużo luksusowych sklepów, na które nas nie stać. Ale jak dobrze nam się pamięta, jak byliśmy tu już kilka lat temu, dalej, jak się pójdzie... to tu na górę można pójść i potem tam w lewo jest takie schodki, takie z ładnym widokiem, a nie ma tylu ludzi co tutaj. Tak. No i zaraz to przetestujemy. I tutaj nie wiem, czy wiecie, ale tam na dole w tłumie są tacy panowie na niebiesko ubrani i wyganiają, jak ktoś usiądzie na schodach. Także nie ma zdjęć. Jak wejdziecie sobie po schodach na górę i skręcicie w lewo i pójdziecie kawałek dalej od tego tłumu, to tu jest taki bardzo urokliwy widok na uliczki, a po lewej stronie są schody i też można sobie nawet na nich zrobić zdjęcie. Akurat teraz jest jakiś mały tłumik, ale da się wyczaić chwilę, kiedy jest pusto, a zdjęcia stąd wyglądają naprawdę spoko. Polecajka. Słuchajcie, jesteśmy już w hotelu. Jak widać po mnie, pewnie jestem trochę czerwony, bo dzisiaj było ładne słoneczko, a ja nie wziąłem żadnego kremiku. Minę nie tęgie, ale o tym w następnym odcinku. A dzisiaj na końcóweczkę taki mały room tour. Okej, zatrzymaliśmy się w hotelu American Palace Hotel Euro, czy jakoś tak. Wrzucę wam linka na Google Mapsy. Tu mamy łazieneczkę, wanna z prysznicem, umywaleczka, toaleta, bidet, jak to we Włoszech. Wszystko ok, czysto, ręczniki są. Tu mam takie małe zaplecze gastronomiczne, czyli kawiarka, lodóweczka. Tu mieliśmy jakieś wody. I u nas jest podwójne łóżko z Kasią. Kasia tylko w moim zestawie. No i wiadomo, taki telefonik. Nie, ogólnie jest bardzo przyjemnie. Telewizor. Ciekawa jestem, jaki jest widok z oknem, ale w sumie teraz jest ciemno, więc chyba i tak nic nie zobaczymy. I klima jest. Jest klima, obsługa w hotelu jest naprawdę bardzo miła. O... Nie, nic nie widać. Z boku mamy jakiś widok, widać tu jakieś patio przy jakimś innym budynku. Ogólnie rzecz biorąc, hotel jest na ostatnim przystanku linii metra B, czyli Laurentina. Dojście zajmuje nam jakieś 5 minut spacerkiem. No tak jak wydaje się, skromnie, czysto. Wszystko wydaje się ok. Zobaczymy, jutro mamy śniadanko w cenie od 6:30 do 10:00. Podobno takie. Ale sądzę, że styknie. A jakby co, to obok byliśmy dzisiaj już na ciasteczku. Na takim włoskim, a coś a la pizzałka. Taka na ciepło, takim punkalu. Więc jest opcja zjedzenia czegoś lokalnego w niedużej cenie. No, to by było na tyle dzisiaj. Zostawcie nam łapki w górę, komentarz, subskrypcję. Powiedzcie, czy byliście kiedyś we Włoszech i czy chcielibyście tam być. A ja zapowiadam wam, że następny odcinek to mamy coś petarda.